Cześć, witajcie. Tutaj Frodo wraz z Deseo. Hejka, moi drodzy. Tak, i kolejne nasze zmagania z Tomb Raider 1, remaster. No i Skoczyliśmy co? na głowie. Tak, tak. Wow. Fajna kamera przez Będziemy chwilę tutaj była. wkładać. Tam chyba Grzesiu coś przygotował, nie? Wiesz co, tak zaraz zobaczę maila odnośnie Jacka, to tak wspominaliśmy w poprzednim odcinku. Znaczy tak, wspomniał o okularkach, jak to zrobić, więc możemy się Tak, no pobawić. to jest ten shift i I rozglądanie, chodzenie, nie? tak, to możemy to ewentualnie pobawić się w to. Chcemy to zobaczyć, jak to No wygląda? tak, tylko to na ekranie ładowania. Na ekranie ładowania, poczekaj, bo muszę teraz tutaj zejść. I ładnie i bezpiecznie Grzesiu musi zejść. Bo zaraz tutaj będzie karamba. Boże, Jezu, no i będzie pamiętam karamba. piosenkę Karamby Miłość za pieniądze, pamiętasz? Pamiętam. Jaka Daj mi kochana twoja duchaj, jak... cena. Wolisz w Tak. dolarach, Dolarach. a może Czy w wolisz PLN? PLN-a? Co na za miłość? Dom i rodzinę? Powiedz. Wpakuje się na minę. Minę. Boże. Każdy, to jest najlepsze, że każde słowo pamiętam z tej piosenki. Wow! No patrzcie na to! A to już pokazałeś, tak? No Poczekaj. spadłem na dół. Patrzcie na to. To w ogóle A nie ja było myślałam, że widać. okularki pokazałeś. Nie, okularki nie. No po prostu coś pięknego, jeżeli chodzi o te... o te tutaj... dwa posągi pod wodą. Oj, No ta coś muzyka. O pięknego. Boże, cudo! Patrzcie, i F1. No hit! Hit! No hit! No to jest bardzo tu ładnie zrobione, to trzeba przyznać. Dobra, zabiorę sobie te znajdźki. Tak. I zaraz tutaj coś zrobimy odnośnie. Czekaj, coś jeszcze Jacek nam tutaj takiego miłego napisał. Oglądam Ciebie i Deseo, także fajnie, że razem tworzycie wspaniałe miejsce w świecie gier, które można wraz z Wami przemierzać. Na przykład. Bardzo Także miło. dzięki. Dobra. Dobra, i tam też wspominał coś jakieś, że teraz wiesz, mody już są jakieś, kombinują, że na przykład można sobie zmieniać tutaj właśnie strój, jeżeli chodzi o Larę. I od razu na przykład, że możemy sobie grać, nie, jakim tam chcemy. A, ale to tam wiecie. Wiesz co, zauważyłam ciekawego? Jak wypływam, żeby zaczerpnąć powietrza, to tutaj jest zrobiona taka wyrwa w ogóle w suficie. A w oryginale tego nie ma. Jest Nie, wszystko zabudowane. ale generalnie śliczna jest ta wyrwa. Ona tak daje piękne. Klimatu. W ogóle te promienie tutaj tak fajnie się przebijają przez tą wodę. Dobrze, bo ja już nie pamiętam, co to było. Tu gdzieś jest dźwignia, tak? Tak, od prawej strony Sfinksa. W sensie w Tak, środek tak, tak. jego trzeba wpłynąć. W środek, nie? Chyba tu, czy tu pod nim? Poczekaj, bo ja nie pamiętam, czy to było tu. W sensie na samym dole, na samym dole, pomiędzy tak. jego nogami. Łapkami. O, tutaj jeszcze znajdźki, to ja chcę. Były znajdźki na... na jednym Sfinksie i tak między nimi. Tak, i między nimi. Wow! Co? Wciągnęło mnie dziś. Prąd. Jakie mam? A te bronie mam, tak? Czy nie? Jakie mam? O, to chcę. No jeszcze mnie skrobnęło. Ciulstwo jedne. Ja Czy nie tu wiem. Między tymi filarami coś było? Niekoniecznie. Co cię tam skrobie? A jak rozwaliłam tutaj tego ciula, to mnie jeszcze skrobnęło. Ja nie wiem. Jeszcze mi nic nie wyskoczyło. No jak nie będziesz już miał tej wody, nie? Boże, ta już nie ma wody, Jezus Maria. No bo tam jak... A jedzę. No ja już nie wiem, ty już kończysz to wszystko. No nie! Gdzie ona walczy? Z kim? Ja tu dopiero idę. W jakimś przyspieszeniu no, grasz, widziałam, czy że to, jaki człowiek? Wiedziałam, że to spieprzyłam. No nie, no zwiało mi ciul. Gdzie on jest? Jakiś
się schodziło bezpiecznie, pamiętacie? No ale będziesz mi tak fruwał pode mną. Co za dziadostwo. Słuchaj, no jestem na tym, nad nimi. Gdzie to się schodziło, tak jak mówisz? Tu? No właśnie na tym drugim musimy zejść, jakoś na ten drugi, bo ja wiem, że tam była dźwignia. No jest, da się zejść. O, z tego drugiego. Z tego właśnie, pod którym wpływaliśmy, bo my się na niego musimy dostać na sam dół, bo on ma dźwignię taką zwykłą, zwyczajną. No jestem, dobra. Zwykłą, zwyczajną. Taką zwyczajną. No i otworzyły się te drugie, pod tym drugim ciulstwem. Chryste Panie, to nie było chyba tu. To ja chyba coś pomyliwszy. Może tu? Ja pierdziel. Ja to mam w ogóle jakąś zaćmę. A co, na głowie mu chodziłaś? O Jezu! Nie, nie. No to było głupie, to. Słuchajcie. Co się stało? Nie można stanąć na to... sytuacja. Boże. Nie można stanąć jakby na te głowy. No tak, bo to ta, pamiętam, przenikały te teksturki. Tepie tu. Ale wiesz co, na który mam iść? Na tego ptaka, czy tego... Kurczę, nie, tego samego, no nie wiem już, który jest ptak, który jest... Tam, gdzie miał on dźwignię tego... między tamtymi, tak? Tak, tak, tak. Jezu, i teraz jest wchodzenie na górę, gdzie będzie ta cała akcja z tymi wszystkimi przeciwnikami. Pamiętasz? No pewnie nie. No, ale wiesz co, ja nie wiem, nie mogę znaleźć tej dźwigni. Gdzie jest ta taka zwykła dźwignia, o której mówiłeś? Zwykła dźwignia, po prostu na jego łapkach. Na jego przy grdylku. Przy łapkach. Ale tutaj jakoś bezpiecznie zejść można? No da się, da się. Jest tam taki słupek. Pokażę, może tu? A, tu. Mi zjedzie mi. Gdyrek, że... Spadłem. I co, i teraz już nie wejdę nigdzie? Spieprzyłem to. Boże. No ale to przecież wystarczy do wody wskoczyć, tak? Już bez przesady. No. Boże, po co ja się tak męczę? Ja spinę. Czemu? Ty już kończysz to? No, no nie, no mam tą akcję z tymi... Boże, ona już ma akcję! Ja dopiero tą dźwignię. No ale ty też ją będziesz zaraz miał. Jak zdobędziesz dźwignię, to właśnie będziesz miał tą akcję. Bo wpłyniesz sobie w drzwi i masz akcję. Mam akcję? A jakie akcje? No, przypomnij ci się. Obligacje? Nie, obligacji nie, ale akcje. Mam akcję. Nie mam akcji jeszcze. Idę na razie tu. To dawaj, bo to będzie koniec, będzie filmik. Dobra. Ale ja sobie oczywiście poczekam spokojnie. No raczej. A tam chyba jeszcze, a czekaj, bo jeszcze będzie Larson chyba nam wyskoczy, tak? Tak, wyskoczy nam Larson, zapomniałam. To ja jeszcze do niego pójdę. Maria, jak... O, napoje. Przez ciebie wciąż boli mnie głowa, no i dobrze. Boli mnie głowa. Ma nas dość. Boli go głowa, bo co chwilę dostaje, wiesz, z uzików. No i no... Achievement, ból głowy, pokonaj Larsona. Dobra, to ja nie biorę skiona, czekam tu na ciebie. Czekaj, bo tu znajdźki po drodze. Dobrze, dobrze. No właśnie, no i pamiętasz już to, do kogo ty idziesz, do takich fajnych przeciwników? No. Boże, jak robiłam challenge no kills. Yes. Grzesiek, ile ja tam... A wiesz, te apteczki, to nie było ich nie wiadomo ile tych apteczek. Jak ja przechodziłam... Robiłam sobie challenge i przechodziłam bez zabijania, to wiesz, my teraz mamy po 30 apteczek, ale jeżeli coś przechodzisz no kills, to te apteczki zjadasz cały czas. Więc ja na tej sekwencji, to już nawet nie chodzi o to, że mi brakowało, ale one, jak się wszystkie usrały naraz, to ja nie zdążałam wciskać tego zera, tych apteczek, rozumiesz? Składałam ten artefakt, a one po prostu tak we mnie nadupiały, że to była sekunda, to była apteczka za apteczką, apteczka za apteczką. Ja zginąłem już raz. Rozumiem. Rozumiesz. Ja pokażę te pomieszczenie, proszę bardzo, jak to wyglądało. Zaraz podejdziemy do Skiona i pokażę wam również. Chyba nie ma żadnych. A czy mógłby już centaur zginąć? Bardzo bym był wdzięczny. Zobaczcie sobie. On tu nawet tak nie lewitował. Proszę. Śliczny jest, no. Nasz skionik, nasze dziecię. Skarabeusza nie? Wkładam. Tak. Nie będziesz miał Larsonika. Mam
knajdźki jeszcze dają. Który leży. Leży, leży. I ćwiczy. Pokażcie go. No. No, tak sobie leży. No. Takie rzeczy. You're talking to me. Larson. Jak go zabijesz, to powiedz, w tym samym momencie weźmiemy Skiona, żebyśmy mogli oglądać sobie filmik, nie? Gdzie on jest? Oki? Dobrze. Mhm, tak. A jak to ze statystykami w ogóle? No, nie mam dużo znajdziek, mam 3 znajdziek. Lipa. No niestety, Larson, tak wygląda, a tak wygląda. W oryginale. Nie wiem, się wydaje, że ładnie. Czekaj, gdzie to jest? A tu. A tutaj nie było dookoła nic, żadnych znajdziek? No, wydaje mi się, że nie. Serio? No właśnie, może tu coś było. You're talking to me. Dobra, no to co? Bierzemy. Zapis sobie zrobię jeszcze i bierzemy. Tak? Mhm. Dobra. To cichutko. Howdy. Afternoon. Left Larson sucking wind then, eh? If that is the phrase. Well, your little vacation riot's over now. Time to give back what you've hijacked off me. Let's try the lunchbox. Well? Killer! Hey! You morons! Let's go. O Jezu, jaki piękny ekran ładowania. Piękny. Ja chciałam w ogóle powiedzieć, że ta kaczenka jest moją najulubieńszą w ogóle z całego TR1. To jest moja najukochańsza kaczenka. Kocham ją. Dobrze wiedzieć. Ja się cieszę, że tutaj jest ten cowboy, nie? Tak, cowboy. Jego nie było w aniversary i strasznie mi go brakowało. Bo to wiecie. Niefajnie trochę, że się pozbyli. Co zrobić? Pokażcie, jak to wygląda. No to jest ten wodospad i ta łódź. No tak to wyglądało, słuchajcie. Tak.
No ładnie, ładnie, mi się to podoba. I to jest kopalnia Natli. Najpierw się szło... Od wodospad dźwignia, a później wrócić się. Aha, dobra. Trzy sekrety widzę, że są tutaj. Nie wiem dokładnie, znaczy kojarzę, że chyba wiem, ale nie do końca. I generalnie, słuchajcie, tu można skrócić ten level, oczywiście nie skracamy, ale ja wam go pokażę. Bo my, naszym celem, żeby jakby pchnąć wszystko dalej, to przestawić sobie tą łódeczkę, żeby ona przepłynęła tam i z tej łódeczki tam przeskoczyć. Ale zobaczcie, tu są gzymsy, tu jest taka pochylnia i można by było sobie po prostu się przepłapkować, bądź nawet bezpośrednio tam skoczyć. No i nie musielibyśmy tego robić, ale bez sensu, cała zabawa, wiecie, poszłaby się gonić niepotrzebnie, a po co? No. A ja wiesz, broń chcę wyjąć, nie? No, ciekawe. Taki jestem. Fajny. A, bo tu najpierw trzeba to odsunąć, tak? Ten klocek. Tak, a wziąłeś dźwignię pod... Tak, tak, tak. Dobrze. Ale nie poszedłem tam do góry, nie? Nie, nie, nie. Nie, nie. Bo teraz sobie dopiero odblokowaliśmy do góry przejścia. No tak. Marcia tak ładnie tu wygląda, tak wszystko płynnie, bardzo fajnie chodzi. Tak, tak. Podoba naprawdę mi się te jej ruchy tutaj. No nie wiem, no ja naprawdę nie wiem, albo my mamy jakąś taką wersję, no ludzie piszą, że na przykład jest mnóstwo bugów, albo ja jestem ślepa. No, dobra. No masz albo... co, jakbyśmy się tak mocniej skupili, to może. Myślę, że jakbyśmy się może, wiecie, bo jakbym nie nagrywała, to ja bym tego remastera lizała, nie? Ja bym go lizała, ja bym po prostu wszystko, wszędzie w każdą dziurę zaglądała. No i może bym te bugi zauważyła. I pewnie by tak, pewnie by tak było. Ale no słuchajcie, no to też nagrania byłyby nudne, więc no my nie zatrzymujemy się, idziemy po prostu zresztą, przed siebie, więc... No, nie nagrywamy po to, żeby tutaj bugi, szukać bugów. Tylko... O, na przykład widziałam na chyba grupie, że tutaj komuś się zbadżył ten kontener. W sensie, że komuś on spadł, ale był jakby dwa kontenery, spadnięty i taki u góry. Okej. Okay. No. Także... A pokaż, jak takie to jaja wygląda ta sala. Z tym... Też zaraz chcę pokazać tutaj, tutaj przy tych bezpiecznikach, proszę. Tak, tam nie ma sensu iść, tak? Tam dalej, bo on... Czy można? Czekaj, nie pamiętam, jak to było. No bo nie mamy innej opcji. Aha, nie, bo ten... Pokaż, nie, to jeszcze nie tutaj. To nie to. No, jak gdzieś był ten, że nie wolno iść, bo... Mhm. Chociaż ja przychodziłem, to pamiętam, nie zabijając ich, całej trójeczki, czwóreczki w sumie. Nie, dobrze mówię, trójeczki, bo tam był... Jest sens iść tutaj? Cold. Już nie pamiętam. Czekajcie, bo się chyba trochę tutaj z jedną rzeczą zagalopowałam. Nie, bo to jest zamknięte. Dobra. Chyba nawet no Natli nie zabijałem. No to możemy iść jakby w dwa miejsca. Idziemy ja na prosto? Iść... Na prosto, tam gdzie kule, nie? No dobra. Bo później na ten domek jeszcze musimy wejść, prawda? Tak, tak. No i tutaj wiem, że jest taki myk z tymi kulami pieprzowymi. Że musimy zdążyć przed tą kulą. Nie? No, ale nie wiem. Coś w sensie, że coś tam jest za nią, czy jak? Nie pamiętam, jak to było. Nie. Po prostu musimy przed nią zdążyć. Aha, bo ty jesteś tu chyba, nie wiem. No zabiła mnie. Aha. Nie zdążyłam. Na razie nie mam żadnych znajdźków. Boże, gdzie ja jestem? No ale miałeś iść do kuli, tak? No i tak też to uczyniwszy, ale... No i? No są tu dwie kule, tak? Dobra. No ale znowu zginam, ona mi się tam badży. W sensie badży. Muszę dojść do końca. Źle poszedłem w ogóle. Nie tu gdzie trzeba. Ja tu już było. A tu teraz jest przejście. Jezus, Frodo, Boże. Tu no i mamy lawę? Pierwszy bezpiecznik, tak? Ona ma. A tu, za tą kulą. Ale bez sensu, przecież można było się przez nią przecisnąć. Ale o czym ty teraz? Ja mówię przez tą kulę na samym końcu. No wiem, ale przecież można było się przez nią przecisnąć. Ale to nie jest prawidłowe przejście. Wiem. Powinienem mieliśmy to robić to w prawidłowy sposób, nie? Ale teraz już nie umiem tego zrobić inaczej.
Chcesz czekać na mnie znowu? No to nie, no to zrób tak, jak uważasz, nie? Chcę się przecisnąć, ale nie mogę. Ona mnie łapie. Puść no właśnie, powiedziałeś przed chwilą, powiedziałeś, że się da przecisnąć. No to próbuję. No ale ja się nie przyciskam, robię chyba to po Bożemu. Cicho, ja już też robiłem rzeczy po Bożemu. Już za dużo tych rzeczy po Bożemu. Za dużo rzeczy po Bożemu. Po ciemku. No nie, nie da się, wiesz? Chyba tak zrobili, żeby nie było możliwości. No to bardzo dobrze. No to niestety musisz czekać, a teraz już się tak zapilnowałem, że już mnie nie chcą w ogóle puścić. No to ja sobie przesunę ten klocek i wejdę sobie na daszek. O Boże. No widzisz, bo tak kombinujesz, jak koń pod górę, zamiast mówiliśmy po Bożemu przechodzimy ten level. Za dużo tu jest możliwości... Ale znajdziek nie wzięłaś w Egipcie. Miało być po Bożemu. No bo ja tam nie lubię zjeżdżać z tymi schodami. Ja też nie lubię. I tak to właśnie później wygląda. Nie lubię tych kuli. Boże, no. Ja nie zrobię no teraz tego. Czemu? Nie przeszalca, nie przeżywa. Mam pierwszy bezpieczny. Martwi mnie to, bo ja nie widzę sekretu. Sekret? Pamiętam. No nie pamiętam. Wiem, że przy jakiejś kuli na pewno. Maria zginę. Kurwa. Marian. Coś trafi. A nie Maria. Marian. Nie zapominaj. Jezus Marian. Nie chcę mi się już tego powtarzać. O, łódeczka. Jestem zmęczony. Co? Co tam mówisz? No bo powtarzam tą kulę już 70 tysięcy razy. No też powtarzałam, a co ty sobie myślisz? Że co? Że ona od tak se o? Nie. To tak nie działa, proszę pana. No bo tam dalej też są kule, ja już... No są. Są dwie kule. Zapisem, nie zapisem, zapisz, nie zapisuj. No i tu mamy, słuchaj, ta łódeczkę. Ja sobie jeszcze pokażę. Dziękuję. Raz, no F1, proszę. No taka, no taka belkowa. Belkowa łódka. Bekowa nawet. Właśnie ciekawe, jak wygląda, będzie wyglądać bekonowa Lara. No, bardzo jestem też tego ciekawa. A ja chyba, już mi nie działa ten wykrzyknik, także nie mam go. Wyłączyłaś go. W ogóle hit. A zrobiłaś sobie w końcu te okularki? Nie. A ty? Nie. No. No wiesz co, wypadałoby może tutaj, bo tak przechodzenie Atlantisu w okularkach. To może ja sobie zapiszę i w trakcie loadowania, czekajcie, sobie zrobię zapis. Zróbmy tak, odwróćmy Larę. Robię zapis. I teraz sobie to wczytam. Czekaj, aha, bo ja muszę też nie ma się wczytywania. Skupić. Czyli... Jak to było? Do menu głównego. No shift i zero, tak? Menu główne, ale wczytywania ekran, tak? I... No shift. Nie mam tych okularków. I to. Pokaż. Mam, bo ja coś nie umiem. Ale to ona ma tak mieć od razu? Nie rozumiem. Larcia, pokaż. Się. No, mam. W sensie ekran ładowania, tak? Wczytywania. Tak, i wciskasz i na tym wczytywaniu ekranu udajesz zero i shift. No mam te okularki, mam. No przejdę sobie tą kopalnię w okularkach, nie pokaż. Będzie. No nie mam okularków. O co no chodzi? Bo musisz zrobić to ładnie i dobrze. No mi no. Też na początku nie weszło. Po prostu z ekranu ładowania wciskasz zero i shift. I trzymasz, ja trzymałam. Do samego, nie puszczałam, jakby trzymałam cały czas do momentu pojawienia się gry. Za cholerę się tego nie da. No. Zero i shift. Tylko wciskasz na ekranie ładowania i nie puszczasz. Ja nie puszczałam. Nie I na wiem, przykład jak nie się rozumiem. To zrobi w domu, jak się to zrobi w posiadłości Lary, jak się ładuje dom Lary, mhm. To wtedy ten obraz w głównym holu to jest T-Rex z serduszkami. O. No, cute. Nie umiem tego zrobić. Jak bogackiego. Ekran wczytywania, tak? No tak. No, masz ten piękny ekran, co Lara skacze do wody, tak? Boże, to na nim wciskasz i trzymasz. Trzymasz, wciskasz 0 i shift i trzymasz to do momentu, aż się gra pojawi. No ale to jak ja mam to zrobić, jak tutaj mam za wszystkie zapisy? Mam... To jaki to mam zapis wziąć? Ale o czym ty mówisz? Nie, no swój zapis, ostatni. No. Czytujesz go i masz ekran ładowania i szybko wciskasz 0 i shift
i trzymasz. Aż do wczytania się gry. No właśnie, ja nie mam tego ekranu, bo od razu się pokazuje Lara. Musisz wejść do menu głównego. Przed chwilą to powiedziałam. Że tak się nie da i nie ma ekranu ładowania, trzeba wejść do menu głównego i z tamtego poziomu. No tak, tak. Czemu mi to robisz? No zobaczcie, pokażę wam. Nie mam okularów. Nie mam. Dobra, nieważne. No nie mam, no był ekran wczytywania, wcisnąłem w shift i ten zero. Ale miałeś go trzymać. I trzymałem, aż się Lara pojawiła. I nie ma okularów. Mam inną wersję, bez okularów. Dobra, to chodź tu do mnie, bo już mam drugi bezpiecznik. A ja jeszcze nie mam jednego. A sekretu? Ani jednego jeszcze. Jeden to wiem, że przy końcu przy lawie był na pewno. Jeden to wiem jeszcze gdzie, ale trzeci? Pamiętam. Zabita mnie. Ja sejwuję na innych slotach, bo jakbym gdzieś przeoczyła ten sekret, to byłby no, trochę lekki problem. A, wiem, tam gdzie kit będzie chyba. Będzie zamiast lawy, tam gdzie się go zabija, to będzie chyba woda, tak? Tak było? Mhm. No, się nie nabijaj ze mnie. Nie, bo ja nie wiem, o co kamam. Ale ta. O, znowu mi się patrzy na to, na ten kontenerek. Tak, 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 tak. No ja po prostu tą kopalnię, w ogóle wiele osób nie lubi kopalni, a ja w jedyneczce kocham kopalnię Natli. No Boże, uwielbiam. Uwielbiam kopalnię Natli. No. No, także tak wiecie. I tyle w temacie. Uwielbiam. Ja ją po prostu znam na pamięć. Ja mogłabym oczy zamknąć, no bez przesady, no ale powiedzmy, że w cudzysłowie z zamkniętymi oczami. Jak amen w pacierzu. Na i tutaj jeszcze uważać, bo też czytałam, że ktoś miał baga takiego. Ktoś miał takiego baga, że włączył, ja sobie to zapiszę, że włączył dźwignię tej taśmy, na której tej taśmie takiej jest bezpiecznik. Bezpiecznik i ten bezpiecznik nie zjechał z tej taśmy, więc... Oh, aż takie rzeczy? No ponoć, dlatego chcę zobaczyć. No mi zjechał. Mam bezpieczniki trzy, więc... No, a tu była jakaś znajdźka? Nie, dobra. No to co, trzeba wsadzić i będziemy mieć broń. Jak tam? No ja dopiero wajchę. Ale którą? Za tym motorkiem. Dopiero motorek. Łódeczka, tak? Nie łódeczka. Taki nie wiem, co to jest. Taki a, coś ten to wiertło takie. Tak, ten... wiertło. Dobra. Wiertło. Dobra, tylko czekaj, gdzie to było to wiertło? Tam chyba. Wiertło na dół. Musisz wodospadem spaść, No. No i teraz uwaga. Wodospadem spaść? Tu obok łódki to było? No tak. Obok łódki, nie. Tak? Nie. Tak. O Jezu. A to gdzie ja idę? Ja idę tam znowu do tego kontenera. Nie. To było tu, tak? Aha, może. Nie. Może. No słuchaj, nie mam tego drugiego kontenera, więc no nie mam tego zbadżone, więc. Nie masz zbadżone. Nie. To było tu? Ty Sołko dobrze mówi? Dobrze mówi. Mówię czy nie? Mówię. Tak. No. To było wypchnąć trzeba, czy zepchnąć? Wypchnąć? Nie no, popchnij to dalej. Popchnij to dalej, a ja wypycham. Bo raz, że będziesz mógł na górę wejść, przeciągnąć dźwignię. Czekaj, bo tu był sekret chyba, kojarzę. Tak, ty se tam idź, ale ja do siebie mówię. Sekret. Na pewno tu był sekret. Oczywiście. Wow, jak się zaświeciła Natla. No, tutaj będzie sekreciora. I co, tutaj gdzieś do góry, tak? A czekaj, a tu co to było? A tutaj był ten...
You talking to me? No dobra, to tutaj nie. No ale wziąłeś sobie bezpiecznik? Nie. No bo tam trzeba wziąć ten bezpiecznik, nie? Żeby go nie aktywować, ale wziąć bezpiecznik od niego. Na razie ma dźwignię. No dobra, tylko idź tam do tego kowboja. Nie aktywuj go, tylko zabierz sobie bezpiecznik. O, nie dam się nabrać. Odkryj sekret w kopalni Natli, nie wpadając w pułapkę zjeżdżalnię. Super. Zajumałem. Sobie w ogóle. No i teraz masz już dwa bezpieczniki, tak? Tak, tak, tak. No to został ci jeszcze tylko... Jaki? Ten z taśmy. No właśnie, a ten z taśmy to tam jest za wodospadem, nie? Tak. Ale masz otwarte drzwi do taśmy już, rozumiem, tak? No tak. Troszkę mi się tutaj... się już pogubiłam. Serio? Nie, w sensie zawiertłem był cowboy? Cowboy tak, zawiertłem. Dobra, dobra, dobra. No ja tam się muszę go zabić. Cowboy, baby. Dobra, co on powie mi tu ciekawego? To nic osobistego. Ciekawe. It's nothing personal. Tak, coś takiego. It's nothing personal. Personal. Ba, ba, ba. Tu się gdzieś otworzyło, tak? Gdzieś otworzyło. No zabił mnie, nie zauważyłam. Boże, ale się go... No dobra. Bardzo, bardzo długo się go leje, muszę ci powiedzieć. No słuchaj. W ogóle to zapisz to, moja droga. Siemka. Fajnie to wygląda. Tu, 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 tu. Gdzie jestem? A, tu jestem. I teraz ja bym chciał iść tu. No. Oj, osiągnięcie. Pokonaj kowboja. Okej. Okay. No i dawaj, bo ty magnumy miałeś mieć dla mnie. No, no, on ma magnumki. Mama. No i słuchajcie, tutaj można to skrócić, oczywiście tego nie zrobimy. Można wykonać taki karkołomny skok i no skraca się naprawdę ogromną ilość levelu. Tutaj od razu do tej dźwigni. Da się tutaj wykręcić, da się to zrobić, ale oczywiście my tego nie będziemy robić. Przechodzimy to tak, jak należy. Prawda, Grzesiu? Tak! Słuchaj, a ty, bo ja nie wiem, czy ja wziąłem jeszcze już wszystko, jakieś sekrety, czy coś było jeszcze po drodze? No był sekret. Czy zrzuciłeś, dopiero jak zrzucisz kontener, czy go zrzuciłeś? No już teraz pierwszy chyba sekret. Mam. Tak, mam. Zrzuciłeś go. Zrzuciłem. No to teraz z tego kontener, jak weźmiesz broń, wziąłeś broń? Jeszcze nie, teraz biorę. Dobrze, to weź sobie. La, 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 la. Teraz wchodzę na kontenera, tak? Dobrze. I wskocz tam do okienka z tego kontenera. Jak wskoczysz do okienka... Nie mogę wejść na kontener. Nie rozumiem. Może tu nie ze strony okna? Czemu nie mogę wejść na kontener? No wciśnij alt i się chyć. Głupie. Nie można było tak ze ściany, wiesz o co chodzi. Mhm. No tutaj jest takie przejście, tak? No i dobra. I zaraz na początku tego przejścia, jak już w nim będziesz, ale zaraz na początku... No. Będzie, mój drogi, będzie wejście do góry, do sekretu. A zaraz jest. Na początku tego. Mhm. No. I wiesz co, no jest osiągnięcie, że jak nie wlecisz w tą pułapkę, tą nie aktywujesz tej klapy, to tylko wskoczysz od razu do okienka i wyskoczysz z tego okienka, to jest osiągnięcie. Masz czecze? Nie. Aktywujesz klapy? Jaka tam klapa? No tam, no jest tam klapa.
To ja nie mam żadnego osiągnięcia. Nie wiem, o co chodzi. Dobra, mam ten. A w jaki sposób zdobyłeś sekret? No, biegłem i... I co zrobiłeś? I wskoczyłem do okienka. No, no to jest właśnie to powiedziałam, że jak wskoczysz do okna bezpośrednio, nie zjeżdżając po tych zjeżdżalniach, tam gdzie jest na dole klapa i nie aktywujesz, to dostaniesz osiągnięcie, więc w ten sam sposób musisz wyskoczyć z tego okna, nie aktywując tej klapy. Aktywowałem klapę. Dziękuję. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękujemy, dziękujemy. Idę zabić cowboya. Zabijasz już na tle, czy nie? Nie, zabiłam cowboya i teraz jestem tu na dole przy tej lawie, przy cowboyu. Boże. Zaraz pokażę, jak ta lawcia ładnie wyglądała kiedyś. Proszę, już wam pokazuję. Czekajcie, tylko sobie może na środeczek wyskoczymy, co? O, teraz ładnie. F1 magiczne, patrzcie. No. W ogóle te levele tutaj, tej całej kopalni, to było dla mnie takie creepy, wiecie? Bałaś się? No to było takie mroczne trochę. No w sumie tak. Nie wiadomo, co tutaj... No. Co tu miało wyskoczyć. Nothing personal. Nic osobistego. No ale weź, pacjent. Ciekawe, czy cię zabije, czy cię nie zabije. Oczywiście, że mnie zabije. Jestem tylko pewien, że mnie zabije. No, taki mocny. Zabił mnie. A w tych dziurach nie było jakichś znajdziek czy coś? Nie, chyba nie? Nie, chyba nie. Nothing personal. Dobra, tutaj gdzieś chyba się schodziło na dół, nie? Łotu? Mm-hmm. Jest przesadziłem. Mam shotgunka. Boże. No ale shotgun przecież ktoś miał chyba shotguna, tak? No nie, on jest w sekrecie. Aha. Myślałem, bo tak, on miał. Też zostawia shotguna, ten... Jak mu jest? Colt. No, Colt. Natomiast ten shotgun jest do zdobycia tutaj w sekrecie też. Aaaa! Ładne te kamyczki takie tutaj. Lawa też tak fajnie się mieni. Widziałaś to? Ile ty masz tych sekretów? Jeden, tak? To teraz będzie drugi. No. Widziałam, ja jak to pięknie to wygląda. Jeden, tak. Wiedziałam, że zginę. Ja też. Fajnie się pali. Tak, taki płomień jest. Pali. Czy ja będę mieć teraz tego kida, czy nie? Aha, nie, niech się, kurde. Nie, najpierw jest chyba, tak, kid chyba, tak? Będzie na dyskorolce, tak, ale żeby, no tak, ale trzeba najpierw zrobić wybuchowe TNT, nie? No, mam tutaj aha. TNT. No, trzeba najpierw się do niego dostać, trzeba przepchać tą, te TNT, pamiętasz? Nie. No, dobrze. Rozumiem, przyjęłam. La, no właśnie. La. Ja idę tutaj na łapkach dopiero, a ty mi ten. To jak tam będziesz już później skakał nad lawą na takich wielkich tych palach, nie? Znaczy na palach, na takich, no. Nad taką lawą, no to tam będzie przejście. Tam będzie sekret. Po prostu to jest okienko takie widoczne bardzo. A to dopiero jak będziesz skakał nad tą lawą. Dokumentach. Tylko sobie tam zapisz, dobra? Bo tam będzie tricky. Pewnie nie zapiszę i pewnie zginę. Nie no, musisz zapisać. Tricky to będzie. Tylko zapisz zanim wskoczysz do okna. Bo tu czas się będzie liczył. Czemu tam dali te?
A czekaj, bo ja nie zrobiłem tej dźwigni. Jak ja mam zrobić tą dźwignię na górze? No, się do niej, no to poczekaj. Nie, jeszcze nie, nie, dostanie. Dopiero później się do niej dostanę. Boże, myślałem, że coś przeoczyłem. Widziałem ją, ale ona później będzie. No, no, no. No ja się teraz właśnie cały czas próbuję do niej dostać. Słuchaj, i tu jest takie okienko, tak? Ty mówisz, że na tych palach i tam jest taka skrzynia. Tak, tak. To jest sekret. Tylko proszę, żebyś, tak, proszę, żebyś zapisał to od razu, dobrze? Idzie kula. I co, nie przycisnę się teraz? No nie. Noż kurwa, serio? No naprawdę. Jakie dziadostwo. Ej. No musisz to zrobić na czas, nie? Tylko mówiłam, zapisz to zanim tam skoczysz, bo to jest na opcje? Czas. Czekaj, gdzie jestem? Tu. A zapisałeś? No jestem na tym palu, nie? Na razie. Ale ty mówisz, żeby przesunąć skrzynię do przodu, czy co? Do przodu. No, no, no. Pchaj ją po prostu. No, no, no. Najpierw pies. Najpierw pies, potem... Pies najpierw. Tak, potem moją zabawę. Czarną kartę. Moją Secret. Czarną kartę, moją złotą kartę. Masz złotą kartę? Ty żartujesz. Ja mam czarną kartę, ale ja się śmieję, że to złota karta. Ja mam metalową. Ja mam zawsze ścianę płaczu, ale co ja... Ja nienawidzę... Znaczy, rozumiem ludzi, którzy narzekają. Ja też narzekam, bo życie jest maks ciężkie. I no nie trzeba się domyślać, że w tej sytuacji, w której jestem teraz, będzie, jest ciężej razy milion. Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że ja nigdy nie lubiłam czegoś takiego i nie robiłam tak, Boże, takiego narzekania. W sensie, o Boże, nie mam hajsu, tamto. Dobra, no nie mam to, nie mam. Ja zawsze jak na przykład, nie wiem, byłam w sklepie, to ja nie lubiłam, a dobra, nie kupuję tego, nie mam hajsu. Jak sobie coś kupowałam, zarabiam, mam i kupuję i tyle, do widzenia. Nie lubię takiego narzekania, w sensie u siebie, a to, że sobie ktoś narzeka, niech sobie narzeka. Ja mogę. Czy ja nie mogę? Czy może, czy nie mogę? Dobra, mam przed tym. Możesz narzekać. A, jeszcze to. No ja mam kida. Jezu, naprawdę. Boże, czy ty możesz normalnie jakoś równo razem ze mną grać w tą grę? No ale gram. No właśnie widzę, że dla mnie strzelasz, do mnie strzelasz. No nie ma tu nikogo innego, to musisz strzelać do mnie. Po co ja tu poszedłem do końca tej jaskini? A tu będzie sekret, to jest dużo znajdziek do pozbierania, więc... No tak, ale ja też muszę to zebrać, zanim ja to zbiorę, to strzelam do ciebie, pokonaj wroga, hater. A tu zaraz tu będziesz, Grzesiu. Gdzie? Przecież jestem w czarnej dupie, gdzie to? Nie jesteś. A gdzie jestem? A tu? Boże, jestem dopiero przy tych lawach. Lawa... No i właśnie tam teraz wspinasz się do tej dźwigni. To już nie idź dalej, bo już mamy tyle czasu, że... No to nie kończymy tej kopalni? No nie wiem, no to będzie ponad godzinę. A ta naprawdę? Tak, bo już jest zaraz... ile już mamy? 40 minut. Aha. No więc właśnie, nie wiem. A zanim ja do ciebie dojdę, to będzie po prostu zaraz koszmar. To będzie. Zaraz to będzie, nie przeżywaj. Koszmar stulecia. Jezu! A już myślałem, że spadłem do wody. No i tutaj słuchajcie, do będzie wody, do wody, do wody. No tak. No do lawy wpadłem. A wiecie dlaczego? Bo alt nie działa. Nie ten co trzeba. Jak zrobicie to drugim, to wam to wyjdzie. A czemu? W sensie drugim? Co ci nie działa? Aż jestem ciekawa. Wiesz co, jest coś takiego, że. No. Że ten drugi alt z CTRL-em, jak jesteś na przykład chcesz na łapkach do góry. Tak. To ona ci się na przykład tym prawym, to ci się obije, nie? O krawędź. A jak zrobisz tym drugim, to ci się ładnie tak złapie. No to mam wiecznie problemy niestety z tym altem. Wiesz co, no biorę tą skrzynię TNT dopiero, no to nie wiem. No to jesteś praktycznie prawie, że no weź, że przestań. Dzielisz głupoty, ty już tego zabiłaś na dyskorolce, a ja jeszcze tutaj przesuwam. No to go zabijesz i weźmiesz sekret jeszcze, mój drogi. Właśnie, muszę całą apteczkę teraz wziąć. Co ja mam zrobić z tym TNT? Tam gdzieś to przenieść? Przesuń pod okienko. Pod okienko. Czy tu są jeszcze jakieś znajdźki? Są oczywiście, wiedziałam, że to jest kokida. Ja jeszcze cały czas jestem tutaj przy tym kidzie, bo ja tu mam mnóstwo znajdziek. No to już nie idź dalej. No nie idę dalej, ja wziąłam tylko sekret i zbieram znajdźki. Dobrze. A
Jak ten czas leci? Bez sensu. No. Ja byłam przekonana, że spokojnie ta kopalnia zajmie nam odcinek jeden tak z palcem w tyłku, że nawet godziny nie będzie. Ejce. Naprawdę. Takie dziwne, że to tyle czasu. Głupie. To było coś do wysadzenia? Bez sensu. To nie było nic do wysadzenia. To tylko po prostu trzeba było te TNT, żeby po prostu wskoczyć dalej, wyżej. Zobaczysz. No przecież je podsuwasz, żeby wskoczyć dalej, ale to TNT wybuchnie zaraz. Właśnie idziesz teraz do tej dźwigni, która ci to rozpieprzy i rozpieprzy ci dalszą drogę przy tym TNT. Mhm. A także... te kulki spadają? Niekoniecznie. Sam myślisz. Z tymi kulkami to... No. Dodatek jest mocno naszpikowany kulkami. F1, patrzcie, ta sala tak wyglądała, taka szara, w ogóle takie, te z Kidem to wszystko było takie tu bardzo szare, bardzo, a fajne zrobili piękne oświetlenie, patrzcie, to takie z taką, no tak pięknie się to wszystko oświetla od tej lawy tutaj, no bardzo ładnie jest to zrobione. Jak to wygląda ze znajdźkami na ten moment? 25 na 30 znajdziek i wszystkie sekrety. Ty mnie tu coś ściemniasz, bo czas tej kopalni natli na ten moment mamy 29 minut. No co ty gadasz? Ja już mam... Gdzie? Ja mówię, że na tym naszym stoperze, nie? Na tym liczniku, w sensie gierowym. To oni tutaj oszukują jak wiem, nic. Oszukują, wiem. Słuchaj, i co, ja mam teraz znowu zejść tutaj, tędy? Tu się co, wybuchło się coś? Co się tu wybuchło? No i zrobiłeś tą dźwignię, tak? No dopiero zrobiłem tą dźwignię. No tak. I wracasz do tej skrzyni, której już nie ma, bo ona się rozpieprzyła. Mhm. No. Patrz, jaki biedny dzieciak leży. W ogóle nie wiem, co ona zatrudniła dzieciaka jakiegoś, w ogóle to jakaś mafia, co to ma być, głupie to było w ogóle. Aha, tutaj zrobiło kabum. To ja chciałbym iść tu. No i tam idziesz. Serio? I jest Kid. Dobrze mówię, czy nie? Czy go złoiłaś? Magnumami. W ogóle najlepsze jest to, że... Właśnie chciałam zobaczyć, ile mam do tego Uzi. 1500, no to proszę cię. Grubo. No tylko ten shotgun jest taki, denerwuje mnie, że mam tak mało. 8 naboi, no bez sensu. No spierdzielił mi. No i generalnie pamiętaj, że jak sobie oczyścisz to pomieszczenie, to tu, w jednym z kącików, zamiast lawy jest po lewej stronie pomieszczenia, jak to jest, no po lewej, jest zamiast lawy woda. I tam trzeba wpłynąć, zabrać się sekret. Nie? Dawaj Uzi, nie gadaj. Sekret jest, gdzie jest gdzieś woda tu. Tak, ja to coś tu... Lewa, woda jest po lewej stronie. Po lewej stronie sali, jak wchodziliśmy. Mm-hmm. Na razie zbieramy najdźki. Mm-hmm. Dobra. Tu jest woda. Water. Wasser. Dziękujemy. Króciutki ten odcinek, 47 minut. Dobra, mam znajdźków. Czy tu się wypływało gdzieś? Nie, normalnie. Do góry po prostu wypływasz. To co to jest? A tu. No i jak sobie pozbierasz znajdźki, to już tam dalej nie wychodzę. No. Tak jak powiedziałeś, tak. Robię tak jak chcesz. No i pokaż fajne, jak zdobędziesz te znajdki, to pokaż fajne porównanie, jak ta sala w ogóle wyglądała, tak, jak wygląda teraz, bo naprawdę różnica jest duża. Tego Kida też pokazać. O, tu są znajdki. On tak dużo tutaj zostawił właśnie do Uzi. Naboi. Tak. Czekaj, tutaj wyżej, nie? Gdzieś niżej było, czy tylko na tej rampie jeszcze były? Nie pamiętam, jak to było. Wiesz co, no trochę tych znajdziek, trochę te naboi było, ale one są tak w dziwnych miejscach. Nie jestem w stanie ci powiedzieć. Dobra, czekaj, może zobaczę sobie to z góry. No tu nic nie widzę. Może ten, jeszcze z tą majką? No ładnie, tutaj taki... Taka poświata tej lawy, tak, nie? Tak, tych kolorów tutaj, fajnie to porobione.
trzeba przyznać. A, tu jeszcze mam znajdźki. I on tutaj jest, on tu leży. Jak on w ogóle wyglądał, jak był dzieckiem? O matko! Strasznie to wyglądało. A teraz no, to naprawdę bardzo ładnie wygląda. No i chyba tutaj no i wszystko, no bo tutaj mówisz więcej... No, więcej chyba nie ma. No to dalej sobie pójdziemy w następnym odcinku. Tak? Mhm, tam mamy tak jeszcze jest. Colta, nie? Tak, no ale... I te wejście nie, do... Nie wchodziłam. Nie wchodzimy, dobra. Jestem w sali z Kidem. No, tak. To dziękujemy wam i do następnego odcinka. Pa, pa. Pa.